Jest zguba, Piotr Nowciak się już spóźnia. Uwaga, uwaga. To nawet nie Piotr Nowciak, tylko kurier. Dzień dobry. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku będziemy wybierać z Nowciem się do lumpeksu i do sieciówki. Będziemy porównać, co znajdziemy w lumpeksie, a co w sieciówce. Jak myślisz, Nowciu, co znajdziemy? Ile razy już byłeś w lumpeksie? Ja miałem podejście do lumpeksu raz, takie poważne podejście z moim przyjacielem Brandonem i byliśmy tam dosłownie 10 minut. Serio? Ja dostałem jakieś alergii na kurz, on też, stwierdziliśmy, że już nigdy więcej nie idzie do lumpa, ale dzisiaj postaram się drugi raz, drugie podejście, może tym razem się uda. Dzisiaj musimy znaleźć mnóstwo rzeczy. Ty, wiesz, jesteś znany z tego, że się fajnie ubierasz, że fajne rzeczy wybierasz, więc może dasz szansę temu lumpeksowi, może znajdziemy tam właśnie, cztery fajne rzeczy. Ja naprawdę dzisiaj chcę spróbować, dzisiaj mam motywację do tego, żeby coś tam rzeczywiście znaleźć. A jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby zobaczyć z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. Nowciu zaproponował sieciówkę. Mam wrażenie, że ona jest bardzo spójna z Twoim stylem i znajdziemy tam naprawdę fajne rzeczy. Znaczy, no na pewno jest bardzo basicowa i podobno dobrej jakości. Ja tam akurat za dużo rzeczy nie kupowałem, ale no jestem sam ciekawy, dlatego też się rano, że tam idziemy, bo jestem ciekawy, co znajdziemy. No dokładnie, czyli dzisiaj my też testujemy. Tak. Dzisiaj sprawdzają nową sieciówkę. O, oni mają jakieś coś do personalizacji tam? O, kurde, pieczone. Może dzisiaj zrobimy jakiś hafcik. Ej, fajnie. Jakąś sowę na plecach. To jest taki typowy twój styl, Nowciu. Prosto. Basicowo. Luzatko. Już mi się podoba dla kolorków. To jest taka kurtka. Ostatnio Karol miał takie spodnie, zarąbiste w sumie są takie, ale sztruksowe. A właśnie nie wiem, czy byłoby to wygodne dla mnie akurat. I on też jest taki troszeczkę, widzisz? Taki alasprany. Mogliby się trochę pomylić, jakby. Bo rozumiem, że będziemy z takiej podeszły robili potem testy. Tak, porównanie. To musimy koniecznie wziąć. Tak, zdecydowanie, to weźmiemy. Mega spód, ale w ogóle zarąbiście jest skrojone. Taki oversize, nie? Tak. Chętnie bym się znalazł jakieś mega szerokie spodnie. Dzwony, właśnie to jest to, właśnie, że... Może nie dzwony, ale no, coś takiego jak ty masz, tylko jeszcze szersze. Na prosto, idąc na prosto, takie stereotypowe lata 90, czyli bo ja dzwony jeszcze nie czuję, jeszcze no nie tak. Będę, jeszcze to nie jest ten czas. Ja w ogóle kiedyś miałam fazę, że sobie kupowałam markery takie do ubrań i sama sobie malowałam coś na koszulkach i miałyśmy taką fazę w ogóle z moimi koleżankami. No. I potem ogarniałyśmy, która co namaluje i to jest w sumie fajna zabawa. A ja jestem za mało cierpliwy i mam za słaby talent jako rysowanie, dlatego nigdy nie próbowałem takiej rzeczy. Ja w ogóle, ja mam tak z okularami, że może to dziwnie zabrzmi, ale na przykład nie mam problemu, czy okulary są damskie czy męskie, lubię mieć zwariowane okulary. O, te są za bardzo zwariowane może. Zrobię mega teraz na sztuczne spodnie. Te mają 20 lat, są mojego taty. Są trochę brudne, bo pracował w nich na ogrodzie, jak je znalazłem. Mój tato, że nie pracujesz na ogrodzie? Mówi, no co, lubisz moje stare spodnie? Dawaj je, nie? Mama mi je wyprała i no i mam 20-letnie spodnie sobie. Ale zarąbiste, właśnie takie klasy, takie z pokolenia na pokolenia, to jest no, to, no. Nie? To jest powycierane, ale to nic. Jeżeli szukacie właśnie takich stricte basiców, chciałam klasycznych czarnych spodni. Idziecie na urodziny cioci, brata, wujka, kogokolwiek, to na pewno coś znajdziecie, nie? Na randkę. Na randkę. No i co? Sztuczniki są. Co jest? Grana. No a ty chciałeś sztuczniki? Proszę bardzo, może wreszcie zastąpisz sobie te taty. Chociaż myślę, że one i tak są. Nie do zastąpienia. Nie do zastąpienia. Są. Wyglądają dosyć bliźniaczo. Nie powiem, że nie. No i kozak, normalnie. Coś czuję, że wjeżdża druga para. Dobrze, Nowciu, skoro jesteś już tutaj, to możesz mi coś doradzić. To co, robimy challenge? 2 minuty, najlepsza stylówka dla Nowcia. Ja wybieram dla Nowcia i Nowciu wybiera dla siebie. Uwaga, 3, 4, start. 3 muszą być za duże, żeby były szerokie. Do tego weźmiemy sobie białą koszulkę. Najlepiej taką, żeby wystawała nam z bluzy. Sygnet jest mega ważny. Brakuje jeszcze mi naszyjnika tutaj jakiegoś. W sumie ja już. Kurde, no ale myślę, że to mamy, no nie ma co dużo więcej szukać. Czapka wygląda jak kretyn. Myślę, że już. Masz to? Tak. Przed czasem? Tak. Dobra, zostało ci jeszcze ponad 45 sekund. Już minutę temu byłem gotowy. Ja postawię trochę na innego Nowcia. Nie sztuksy, nie klasyka, a dresy. Zastanawiam się tylko nad kolorem koszulki, czy ta. Ta mi się zdecydowanie bardziej podoba, ale ten krój jest fajniejszy. Ale Nowciowi się bardziej podobał ten kolor, wezmę mu ten kolor. Okej. Okay. Powiem ci, że chciałam wybrać coś innego, tak żeby nie było. No, ale to jest najpierw ciężko, bo to jest basicowe. Tak, właśnie tak. No dobra, co masz? U mnie będzie czarny sztuksik. Nice. Biała koszuleczka i to taka, żeby wychodziła mi fajne poza bluzę. Musi wychodzić poza bluzę, bluza i signature. Nice, dobra, z tyłu ma. To ja ci wziąłam dresy, bo stwierdziłam, że często chodzisz właśnie w takich różnych tak, w to prawda. W dresikach. Do roboty często chodzę w dresach. Normalnie. Wzięłam ci tą koszulkę, która ci się spodobała, czyli ta niebieska. Aha, spoko. Puchową, żeby był luz. Musi być luz, no. Wzięłam ci jeszcze obcy.
Zaraz dobierzemy jeszcze dodatki. W tym odcinku nie dość, że robimy lumpek z rozcieśniówka z nowciem i kupujemy, w sumie kupuję rzeczy nowciowi, no to jeszcze kupię coś dla siebie. Co pewnie, mi? Tak, teraz robimy kontent wymianka, na twoją stylówkę. Proszę bardzo. Rozumiem, że my też robimy teraz 2 minuty na stylówkę twoją. Tak, ale możemy zrobić takie szybkie zapoznanie. Tak, musimy się przejść. Róbmy taką rundkę, zróbmy taką rundkę. Myślę, że z pół roku temu na pewno bym to kupiła. Wiesz, co chodzi? No. Ale teraz już trochę ten tie-dye wychodzi z mody, już to troszeczkę się nudzi, więc no, ja bym już na to nie postawiła. Fajne są takie sety, zobacz, oni fajnie też to robią, że na przykład masz... To duże, masz to jest takie sukienkowe w sumie. No, jest takie, aż chyba dotąd by mi było. No, patrz. O, bez kitu. Ta sukienka kosztuje tu 250 zł. Czyli dużo. Nie tak tanie, jak na sieciówkę, to tak chyba dużo. Ale są niektóre rzeczy, które warto kupić mimo swojej ceny, bo na przykład ja nie mam takie sukienki. Często się łapałam na tym, że kupowałam na przykład koszulki na przecenie za 19,90, ale one były na dwa razy. Na dwa prania, tak. A jak kupowałam na przykład za 129, za 200 zł, to potem już naprawdę miałam... Ale też trzeba umieć sobie ogarnąć, żeby też nie wpaść w pułapkę, że coś jest droższe, to mi się wydaje, że jest lepsze, nie? Bo co to jest? To jest taki... To po koszulkach? Koszulka, no. Ale teraz są bardzo modne takie zawijane nitki, takie wiesz, takie jak wyglądają jak od niechcenia. To takie 2000 lata, co? Tak, ale to jest w ogóle to jest mocane, ja właśnie to zobaczyłem już za daleko. Jakie cenie jest? 500 zł. 500 zł. Ale tak ale naprawdę, za płaszcz? Ale no, mi się wydaje, że taki płaszcz moglibyśmy spokojnie znaleźć w lumpie. 40 zł. Zobaczymy zaraz. Ja teraz jestem fanem właśnie takich kurde czystych jeansów i szerokich. No to jest... Ale te są w ogóle fajnie skrojone, wiesz? No. Teraz zauważyłam, że mimo wszystko marki zaczęły trochę bardziej patrzeć na te kobiece kształty. Że już trochę wycinają te biodra, że wiesz, nie musisz być taki mega slim. Tak. Jeszcze jeżeli szukacie takich standardowych topów, to tutaj polecam bardzo. 3, 4, start. Ja myślałam, żeby coś zrobić, właśnie wybrać z tym kolorkiem baby blue, on mi się bardzo podoba, ale jak wiecie, ja kocham beżowe. Zastanawiam się, czy iść w te spodnie sztruksowe i jakąś górę do tego, jakiś taki topik, czy postawić właśnie na tą sukienkę, ale chyba ta sukienka bardziej mi się podoba. Takie coś też możemy znaleźć w lumpie. Teraz zastanawiam się, top i czarna klasyczna spódnica, to jest coś, po co wrócę, ale chyba ta sukienka wygrywa z początku. Bardzo ona dopasowana może być zarówno na sportowo, jak i elegancko. Możemy do szpilek czy do właśnie nawet sneakersów. Nawet do tej kurtki by pasowała. Kozak. Dobra, teraz jeszcze trzeba się skupić na jakichś dodatkach. Koniecznie okulary. A może te? Ale ja bym ubrała coś jeszcze na. O kurde, pieczone. Masz dwie rzeczy? Dwie rzeczy. Okej. Miałam wizję i nawet sobie tam zostawiłam. Ale stwierdziłam, że to jest coś, co podoba mi się najbardziej. Na tą sukienkę chyba najbardziej postawiłabym z wszystkich rzeczy. Okej. Ja mam wizję, ale nie jak coś wyglądało razem ze sobą. No dobra, gotowy? Ale dobra, no gotowy. 4, start. Vera nie wie, czy czuje się w sztruksach. Ja myślę, że się powinna czuć dobrze w sztruksach, więc ja mam tutaj dawać sztruksa. Do tego sztruksiku myślałem coś innego, to nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy jak holistycznie to działa ze sobą. Pewnie nie. Ale tak zrobimy. Tego dodamy bakiecik. Ja co prawda w bakiecikach już nie chodzę tak często jak kiedyś, ale jeszcze biała koszulka i mamy to. Załóżmy, że to jest biała koszulka. Będzie bardzo jasny picik. I do tego dorzucimy. Ja muszę być jakieś oldschoolowe. Okej. Może za grubo, ale nie wiem. Dobra, nie, próbujemy to. Próbujemy to. Dobra, ja już. Fajnie. Tu zainspirowałem się, bo coś mi się spodobało, ale nie podobał mi się ten kolor, więc stwierdziłem, że wezmę ci... No właśnie. Ej, ależ to, jak postawiłeś na beżowy, idealnie tak jak lubię. Nie wiem, czy okulary są git, bo trochę poświrowałem z nimi, ale biała koszuleczka. It's basic, bucket. Coś takiego. Ej, ten też fajny. Bakecik. No kurde, no to co tu dużo gadać, twoja dziewczyna będzie mieć z tą super, wiesz. A pokaż oksy, przymierza. O, to są takie mega OG. Ja pamiętam, jak byłem mega mały, to moja mama takich chodziła. Tak, takie przesłaniające pół twarzy, nie? Ogromne, no. Takie ogromne. No wiesz, jak się nie pomaluje, to idealnie. Tak, idealnie, no. Tak. Myślę, że drugi klasy liceum, jestem się tutaj kupuję jakieś rzeczy. Tak? No. Zawsze kupuję online, albo po prostu sam sobie robię. Albo biorę od ojca. Widzisz, dzisiaj masz luksus. Tak. Proszę bardzo. Odcinki z Weroniką. Zawsze powtarzam, że Uwery najlepiej jest być na odcinkach, bo zawsze coś się wygra. A jak przegrasz, to wraz mówi, nie, no to nagrywa pocieszenia i tak coś tam. I tak, cukierki, i planszówka. Wydaje mi się, że Weekday to jest taki trochę Kim Kardashian look like jakieś 2 lata temu. Tak. On chodzi tak basicowo, tak, szeroko. To takim lubię na pewno nie byłem. Takim lubię nie byłem na 100%, bo potem sobie uświadomiłem, że trochę was skłamałem, drodzy widzowie i droga Weronika. Jak to? Ponieważ byłem kiedyś jeszcze w Anglii na lumpach, ale to właśnie były takie, kurde, to nie były takie lumpy. To było rzeczy używane, ale takiej dobrej jakości, raczej drogie to było, w sensie, że... Czasami są takie lumpy, które są drogie. No, właśnie tak, w Londynie byłem takich, w poszukiwaniu Stone Island, byłem przekonany, że znajdę pewnie milion rzeczy Stone Island, nie znalazłem tam nic ciekawego. Co chciałbyś znaleźć w lumpie? Ja bym chciał znaleźć szerokie jeansy. Szerokie jeansy? I jak najwięcej króneków takich basicowych. Dobra,
I najlepiej Stone Island, Supreme, Babe. Znalazłam kiedyś bluzę z Babe'a. Wiem, Karol ją ma, nie? Tak, dałam ją Karolowi. Musisz powiedzieć, o co tu chodzi, jak to działa. Dobra. Ej, mocno, nie, to w grupie, w którym ja byłem właśnie wtedy z moim kumplem, to było takie małe, wszystko było tak porozrzucane i się nie dało tak nic szukać. A tutaj jest to jak w takiej macie trochę, w sensie tak poukładane, nie? Kurczę, z jakiś ten, z H&M-u. Serio, mi się wydaje, no czuł, że ty mógłbyś mega dużo rzeczy znajdować na lubie, bo ty masz, wiesz, oko. Ale jak to jest? Są po prostu dropy w lubie? Co się bierze na przykład? Drop w lubie? No, że wiesz, no na przykład, jest, że serio, nie, ten dostawa, dzień tak. Zawsze o tej godzinie jest dostawa? Tak, jest dostawa raz w tygodniu, zazwyczaj, określony dzień. I na przykład w jakiś też określony dzień masz na przykład przecenione rzeczy albo coś, nie? O, marynara pan. Ja nagram odcinek drop w lubie. A co, spoko marki niektóre. To jest seria prawdziwa skórzana kurtka. Tak. No, totalnie widać, że to jest inna jakość niż to w Big 100 zł. A w Big Dayu kosztowała 300 za... I za nie, wiesz, nieprawdziwą, nie? No. Się... Kurtki ci nie znajdziemy, ale może znajdziemy ci jakąś zajebistą sztruksową marynarę. A to jest fajna. To jest spoko. Serio. I też wyglądają naprawdę nieźle, w sensie totalnie nie są ani brudne, ani nic. Nie są sprane, nie? No, wyglądają jak nowe, szczerze mówiąc. Dobra, to dzisiaj stawiamy na sztruks. Dzisiaj sztruksowy dzień. Ja mam etapy. Czasami mam tak, że bardzo kombinuję ze stylem, a czasami mam tak, że jestem stonowany. I jest taki uśpiony na chwilę. Potem znowu kombinuje i znowu jest uśpiony. Jest bardzo podobna do tego nadruku z tej białego t-shirtu, co ten ziomal narysował. Ale bez kitu, no, z tego... Nie, no, nie, no, suprynkę, nie? Mamy cały koszyk, wspólną siłą. Pokażę ci, jakie rzeczy ja znalazłam też dla ciebie. Może ci się coś podoba. Dobra. I też jest kilka rzeczy, które naprawdę mogłyby zmylić ekipę. Zwykły zielony sweter. Kosztuje tutaj dwie dychy, a w Weekdayu kosztowały swetery około 80, 100, no, coś takiego. Mamy zwykły basic, zobacz, nigdy nie rozpoznają, że to nie jest czego. Czekaj, muszę wyłączyć się. O, takie chillowe, takie możesz sobie ubrać w niedzielę do rodziców. Mi się wydaje, że zajebiste. Na obiadek, no, gitara. Ile kosztuje? 22, proszę bardzo. To też jest takie luzackie. Jest podobne do ciebie. Wow, aj, ale do czarnych spodni moim zdaniem może zajebiście się wygląda. Ale on to się przyda na pewno do tego bieszczego, co ziomale rozcinają i... No. Właśnie przez chwilę. Tak? O, zajebiste. Główne gwiazdy wieczoru, czyli spodnie sztruksowe. Nie, spodnie zajebiste. Ważne, że są szerokie, no, no, to jest najważniejsze. I mamy jeszcze sztruksową marynarę, bo jako, że ty jesteś sztruksowy gość, tak, no to mamy jeszcze sztruksową marynarę. To bierzemy. Tak. Dobra. Nie ma szansy, chodzi o te spodnie, bo moje spodnie, w których chodzę, wyglądają gorzej niż te z lupa, nie? To też będzie im ciężko ogarnąć, moim zdaniem. Bierzemy? No bo to jest basicowe i no, to w miarę ładne chyba, no? Tak. Ja bym zostawił, bo no, to, ja bym to ogarnął, nie? Że to nie ze sklepu. Dobra. To moim zdaniem bez szansy. To moim zdaniem bez szansy ogarnął, no. Czyli co? Bierzemy ten zestaw? Ja bym wziął to, no. Ja bym wziął te rzeczy. Szybkie. Szybko, no szybkie szybko łupy poszło. I wyszło chyba spoko. W sensie ja na pewno jestem z tych spodni mega zadowolony i na pewno będę w nich chodził. Na 100%, tak. Ja tym bardziej jestem zadowolona, bo jeszcze znalazłam coś dla siebie. Znalazłam jeszcze takie body. Proszę bardzo, za 18 zł. Zaraz zobaczymy, czy się uda oszukać nam ekipę. Dobra, poszła nasza stylizacja. No. Co mam wjechać najpierw? A jak robimy? Mieszamy to i wiesz, że będą musieli... Dwie stylówki robimy na przykład. No. I zagadują. To jest z czego? Możesz zrobić tak, że ubierzesz sobie najpierw koszulkę, albo no, ubierzesz sobie całą stylówę. No. I później zdejmiesz bluzę i pokażesz koszulkę, albo no, odwrotnie, że pokażesz koszulkę, a potem ubierzesz bluzę. Nie, tak zrobimy, że zdejmę bluzę. Tak? No. To ubierz się w jakąś jedną, a ja ubierzę jakąś drugą. Dobra, Dawidos, zostaliśmy sami. Wszystko dobre na ciebie? O. No spodnie są, wiadomo, za duże są w pasie, ale... Ale dobrze wyglądają. One muszą być szerokie. Uwaga, uwaga, przed wami dwie stylizacje nowcia. Dzisiaj nie będziecie widzieć na wieszakach. Ale na nowciu, wybierz. A na nowciu. W nowciu zaprezentuję wam... Ale to musi robić ruchy, nie? Uwaga, dobrze. Będzie zajebiście. Aha. Ty. A jaka nuta do tego powinna wlecieć? Gazeta ci wleje. No, mordeczko, w 60 stopniach poprałeś, bo ci się trusko. Obrót, obrót! Dobrą. Gazeta ci wleje. Ej, kurwa. Tak, kurczę. Model! Bluza ci się skurczyła w sensie. Ci bluza. Z każdej strony. To jej czekam na werdykt. Tak nie jest lupek. Czekaj, zrobimy na szybko, jeszcze tylko czek. Ile teraz jest warty, Michael? 4,5. Klasyczna, ładna, bez przepychu, bez szału. Zrób jeszcze raz. Taka tradycyjna. Taka o, przepierdzone na dupie widzę. A, no tak, musicie pogodać, zresztą mogę się dwa razy kręcić. Musisz wziąć pod uwagę na wszystko, że tutaj jest bardzo duża krytyka. Oszczędliwość. A czy koszulka tutaj się wlicza? Ta biała? Tak. Tak, ale właśnie, szwieczka mi się też pokazała. Co na niej jest, lubię? Poka. Out nie. Of white. Out of white. Of is, kurwa, podróbka. Out of white. Ja już wiem. Każdą poszczególną rzecz... Nie, no, z biura jest. Oceniamy, tak, oceniamy, co jest zupełnie, co jest sieciówki. Jak myślisz spodnie?
Struksowe. Lumpex. No. Nie, no mogą być i tu i tu. Ja no, widzę lumpie, tu i tu. A stań bokiem, lewym bokiem. Pokaż na przytarcia mocne. Dobra, lub. Ale czekajcie, czekajcie, no wciu, do jakiejś rzeczówki poszliśmy? To weekday. Weekday. A co to jest? No właśnie, nie wiecie, jakie rzeczy są w weekdayu. No out of office jest weekday. Tak, out of office jest weekday, spodnie są lumpex. Tak, czyli koszulka jest dokładnie. Koszulka jest. I bluza. Ale tak też wygląda. Bluza, no. Dobra, dobra, mam pomysł. Dla kogoś, kto zgadnie wszystkie rzeczy, będzie miał najwięcej punktów. Nie, dostaje stówę. Ja zgadnę. Stówę. Ale no. Co, widzieliście już bluzę? Pierwsza niż szkoda. Oceniamy. Tak, bluzę widzieliście, już co jest. No ale pokaż ją tak. Nie. Co? Marcie, nie pokazujesz. Trzeba się przyglądać. Okulary to już nie ma. Okulary też były? Okulary dobra, też? Są Verso. Okulary też są z jakiegoś miejsca. To są okulary Nowciak. Szafy Verso. Nie, Nowciak. Nie, kupił. Masz takie same. Ta Nowciak same. Ja chcę mieć tylko saksofony jeszcze na dole. Ty. Spodnie. Lub. Lub. No dawaj punkt. Wszyscy zgodnie? Tak, punkt. Marta? Lub. Wszyscy lub? Punkt. Uwaga, uwaga. Błąd! Co? Teraz lecimy dalej. T-shirt. Sieciówka. Out of office. Sieciówka. Zgoda. Bluza? Lump. Nie, chwila, to się trzeba zastanowić. Pięć. Nie. Cztery. Nie. Dwa. Sieciówka. Jeden. Błąd. Uwaga, uwaga. Lump. Dwie od dwie szkoły z sieciówki, to musi być z lumpem. Tak. Bluza to? Takie zasady. Sieciówka. I to? Całe i to? Sieciówki byłeś? Nie, jeszcze okulary, które okulary też są sieciówki. Sieciówki. Bo nie są podrapane okulary, też są sieciówki. Bo, tak? A, co widać, że są nowe. Okulary używane byłyby całe zniszczone. Widzisz, ja też przyglądam, może ja jeszcze na lewo i na prawo może je pokażę. Może od tej strony na chwilę. No, z sieciówki. Racja, sieciówka. Załamy. Czas na stylizację numer dwa. No i wszystko okay, jasne. I wszystko mamy. Jasne. Lump. Masz te spodnie? Nawet spodnie? Lumpczyk nie. Nie, spodnie, również sztruks. Tym razem granat. A gdzie kupiliście? Boże, granatowy kolor mógłby nie istnieć. Nienawidzę granatowego koloru. Chciałaś granatowy kolor. Czyli Nowciu mógłby nie istnieć, to chciałaś powiedzieć? Nie, jego ubranie mógłby nie istnieć. Chciałabyś go rozebrać, tak? Oj, Murci! Dobrze. Okej. Ale luźny gość. To jest koszulka postaracka. Dobra, możemy już głosować? Możemy, no. Może zacznijmy od swetra. Lump. Wszyscy zgodnie? No. Lump. Koszulka? Z marketuba. Marketuba, tak, obwersacja. Marketuba! Lumpex versus marketuba. Sieciuba. Lumpex versus marketuba. Tak, myślałam o tym. Marketuba. I robię to. Obi, takie roboczo obi. Jeżeli chcecie lumpex versus marketuba typu Auhan, Lidl, Kerry, to zostawiacie wam kulturę. Dobra, koszulka. Dobra, koszulka. Sieciuba. Wszyscy zgodnie? Tak. Racja. Mike tylko lumpex powiedział. Nie, weź, nie kłam już. Uwaga, uwaga, spodnie. A jeszcze, mam dodatek, Signet. Sieciówka. Ale co? Signet, sieciówka? Sieciówka. Czekaj, pokaż go. Sygnetów chyba nie ma w tym w lumpie. Nie no, mogę nie być historia. Dziwiłby się jakieś rzeczy w ogóle. Ja pokaż, ale mogę to zobaczyć? Nie, może go dotykać. Dlaczego? Ale on widział z bliższa niż ja, bo nie bliżej. Podejdź, podejdź kolego. Zostaw pierścień, zostaw. Nie, Joel. My presents. Dobra, ja mówię sieciówka. Sieciówka. A ty teraz co tam badajesz? Weeej! Ale co tam badajesz? W chorą niebo. To ja dam lump. No. Uwaga, uwaga! Sieciówka! No i co mnie spróbowały, nie fajnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Marta, ostatnie są z lumpa. Ostatnie są z lumpa. Chłopie, lumpia, nie kupiłbyś dwóch par struksów w tym samym miejscu. Dobra, lump, bo podwinął nogawkę specjalnie, bo coś tam jest. Nie no, te wyglądają mocno na lump. Czekaj. Nie no, gorszy, kolor stracony tam, wiesz, na kolanach przytarte, chłopie. Michael, co tak chce? Michael, nie oszukuj! Co wam chodzi? Jestem na równo z Krzysiem na linii. Może metkę sprawdzić? Dobra. No. Sieciówka. Mi się wydaje, że mogliście kupić dwie sieciówki. Ja też daję sieciówkę. Ja daję lumpa. I punkt dla lumpa. Uwaga, uwaga! Rację! Jest! Co to może z lumpa? Dobra, to co? Przegrała! Przegrała! Co? Powiedzieć, że masz 6 punktów. Co, ile macie punktów? Trąba ma najwięcej. Ja wiem, że mam mniej niż reszta. No. Ja mam 4. Ja straciłem jeden punkt. No niestety, ja idę po... Ja mam 5, Karol ma 4, ja mam 6. Ja mam 5 też. Ale koszuleczka fajna, pokaż koszuleczkę, daj mi. Proszę bardzo. Gruba jest taka? Nie, proszę bardzo. Myślę, że jest gruba. Proszę koszuleczka, proszę. Także ja chcę. Ja chcę, żeby minimalnie przymierzyć. My wbiliśmy do sklepu, a pan mówi, no wciąż, mam coś dla ciebie, wiesz, dla luzaków. Tak? Nie.
Jeżeli taki odcinek wam spodobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę. A jak spotkacie jakieś nowce, tak zróbcie. To będzie dla ciebie. I cokolwiek nie będzie mieć do po prostu dla Jami, to będzie dla ludzi. Ale musi być luźne, musi być luźne. Nie, nieważne jakie będzie, po prostu. Tak, po prostu. Ty jak myślisz, Patas, jaka lupa czy sieciówka? No lumpex, no. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby nic was nie ominęło. Wiecie, oczywiście do nowca na kanał, tam dużo modowych rzeczy, butów i tak dalej. No jak się sami to się popatrzy. Tak, że my się z wami żegnamy do kolejnych odcinków. Cześć! Cześć.